Witajcie kochani, mamy 29 stycznia 2022. W Nowym Jorku właśnie spadł śnieg, a my odśnieżamy samochód i jedziemy do Renton w New Jersey na motocyklowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany przez klub Polish Legion RC. No nic, biorę się za łopatowanie i śmigam zaraz tam zasilić chłopaków w New Jersey. Siema, gramy, bo kochamy. Jedziemy z koksem. No to jedziemy. Noc nadeszła niespodziewanie. Choć właściwie się jej spodziewałem, gdyż jest zima i ściemnia się dosyć wcześnie. Jak mówi przysłowie, pijcie szybciej, bo się ściemnia. Ja piję kawę, czarną jak listopadowa noc, albo w tym przypadku styczniowa. Jedziemy w drogę. Trenton nadciągamy. No i tak sobie jedziemy po tym Nowym Jorku jeszcze. Zaraz wbijamy na highway i pierdol. No proszę Państwa, zbliżamy się już do Trenton powoli. A tu, jak możecie zauważyć, soli, a soli na tej szybie. Normalnie można by posolić zupę, rosół i wiele innych dań. No ale tak to jest na highwayu w zimie. Solniczki jeżdżą jak opętane. Dobra, no to jestem już tutaj w Trenton. Ambasador, proszę Państwa, tutaj wory prezentów, to znaczy prezentów, no na aukcji, nie? I będziemy licytować, będziemy wspierać Jurka Owsiaka i Wośp. Jedziemy z koksem, za chwilę koncerty, impreza, masakra. Jedziemy. A tu proszę Państwa od sponsora kiełbacha, browary i inne towary, wyżereczka, smakowitości, smakowitości proszę Państwa. Tankujemy do pełna, a jak? Zatem kolejną nagrodą jest moja książka Kogut Tasmański, motorem z humorem. Opisuję tutaj kilka moich podróży motocyklowych w Australii, w Irlandii, Azji, w Kirgistanie, również tutaj po kilku zachodnich stanach Ameryki. Cena wywoławcza $20. No słuchajcie, słuchajcie, jeśli Grzesiu powiedział, co tam było te $20? Co to $20? Jak na razie $20. Oczywiście będzie przez Grześka podpisana. Jest $20 do Łukasza. Zaczynamy, kochani. Jest $30 tutaj. 30, $40 dla Anośki. $50 dla Szymona. Pięknie. $50 w takim razie 80. Pięknie, 90. Jest $100 dla Łukasza. $100 dla Łukasza. $100. Nie nadążam kręcić tą kamerą. Oczywiście autora. Jest 120, Łukasz daje 120. Jest 130, no pięknie, 130. Na koleżankę szukamy, rozglądam się, 140. Po raz pierwszy. 140 po raz drugi. I 140 po raz trzeci, strzelamy. Brawo. Ma przy sobie Bukowicz. Kogut ma wszystko. Kogut jest przygotowany na każdą wypowalność. Ma przy sobie Bukowicz wszystko. Kochani, wielkie brawa! Wielkie brawa, wspaniała licytacja! Dziękujemy Wam bardzo serdecznie! Kochani, nie wiem czy Wy wiecie, ale zaraz Wam opowiem, dlaczego ten motor jest taki wyjątkowy. Dobry wieczór wszystkim, przede wszystkim chciałbym podziękować chłopakom z Polish Legion za zaproszenie tutaj do nas. Motor jest fajny, mam dwa kółka,
myślę, że Grzesiek powie więcej o tym motorze, bo pisał artykuły, śledził wszystko, także Grzesiek, powiedz coś. No więc ten motocykl był drugi motocykl wykonany przez firmę Diego Kuzanków. Jako pierwszy motocykl z tej, nazwijmy to, stajni, zdobył pierwsze miejsce na konkursie na największej imprezie motocyklowej w Europie, czyli European Bike Week, Europejski Bike Week. No i co tylko, żeby można dodać, motocykl prezentuje się zdaje fajnie. Myślę, że bardzo pięknie wygląda. Duża brawo, piękna sylwetka, piękny design, piękne malowanie oczywiście. Motocykl oczywiście jeździ. Proszę się udać, 7-12. Podle, tylko go zobaczył, trzymałem się i po prostu wyjechał do Polski, zapłacił mi, wszystko zostało w Ameryki. Pierwszy raz, kiedy rano zostałem portowany chyba do Ameryki. Wielkie brawo, dziękujemy bardzo serdecznie. Słuchajcie, trzeba sobie zrobić zdjęcie. Zapraszamy was bliżej i stójcie tam, bo już go więcej nie zobaczycie. Macie taką wspaniałą okazję zobaczyć, zrobić zdjęcie. Wspaniała historia, cudowny motocykl. Game over cycles na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. No, już zaczynałem grać z powrotem. Żegnam się na razie. Ale jeszcze nie... No dobra. Nie grają. Zasłony, w sprawie,
No i tak oto impreza WOŚP tutaj w Trenton dobiega dzisiaj końca. Kapele grały pięknie. Było super randzko, były aukcje, była zbiórka pieniędzy, były pyszne kiełbasy tutaj, jedzonko, śledzie, kaszanka, bigos. No długo by wymieniać, ale no, kończy się nam czas antenowy, także żegnamy się na dzisiaj. Dobranoc. Żegnajcie, przyjaciele. Do następnego.